chciałabym bardzo wszystkich zaprosić 23 lutego do Hajnówki i proszę was wszystkich, żebyśmy nie byli obojętni na to, co się dzieje. Tak jak już informowaliśmy w naszych wydarzeniach, teraz też kolega poinformował, jesteśmy zobowiązani moralnie do tego, żeby bronić mieszkańców przed tak zwanymi żołnierzami wyklętymi, przed ludźmi, którzy będą mieli na sztandarach Burego, którzy po prostu w jawny sposób wywierają straszną presję na potomków ofiar właśnie Burego. Także zapraszam bardzo wszystkich 23 lutego, koło godziny, spotykamy się koło godziny 11:30 w Hajnówce, idziemy na obchody mieszkańców, znaczy na obchody upamiętniające pomordowanych mieszkańców Zaleszan, Puchał, Zani. To będzie impreza, którą będą prowadzili mieszkańcy. Złożymy tam, znaczy zapalimy znicze, lampki symboliczne i bardzo prosimy o wspomożenie nas w tej uroczystości. Dobrze by było, gdyby naprawdę wszyscy przyjechali. Dziękuję. Stoimy tu, gdzie obok przebiega granica muru getta warszawskiego przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. To są miejsca dla Polski symboliczne. Były bowiem znakiem oporu polskich obywateli wobec zbrodniczego, totalitarnego nacjonalizmu. Wirus nacjonalizmu, wytępienia innych, odradza się w dzisiejszej Polsce. Symbolem jego staje się Hajnówka. Od 4 lat obywatele RP protestują przeciwko manifestowanemu tam kultowi sprawców nacjonalistycznych mordów. Z każdym rokiem widzimy eskalację retoryki. Organizatorzy tegorocznego Marszu Żołnierzy Wyklętych już publicznie mówią o obaleniu bastionu komuny w Polsce, a komuną w tym apelu są obywatele Polski o pochodzeniu rusińskim, co jawnie łamie prawo polskie. Zawiadomiliśmy o tym prokuraturę. Od 4 lat stajemy na drodze nacjonalizmu w Hajnówce i totalitaryzmu w Polsce. Nie jeździmy tam tylko po to, by bronić naszych współobywateli wyznania prawosławnego, czy dlatego, że Bury nie jest bohaterem. Bury stał się bohaterem wtedy, kiedy w Hajnówce przestało funkcjonować państwo polskie. Role się odwróciły, to zwolennicy totalitarnej ideologii cieszą się wolnością głoszenia nienawistnych haseł, a ci, którzy przeciwko temu protestują, są obwiniani i stają przed wymiarem sprawiedliwości. W Hajnówce nie rozwiązuje się siejącego nienawiść marszu. Policja zamyka oczy na sprzeczną sprawę symbolikę i hasła, a wobec naszego pokojowego zgromadzenia stosuje przemoc. Przedstawiciele rządu pochwalają przesłanie marszu, a prezydent zamierzał osobiście objąć marsz patronatem. Nigdy jednak nie przyjechał tam, żeby uczcić pamięć ofiar Burego. Państwo polskie zbiera jeszcze podatki i nakłada mandaty. Przestało jednak funkcjonować tam, gdzie urealniło się zagrożenie dla samej istoty demokratycznej Polski. Przestało istnieć poczucie politycznej wspólnoty. Przestały istnieć instytucje państwa. Pozostaliśmy tylko my, obywatelki i obywatele, w tym mieszkańcy Hajnówki, protestujący przeciwko marszowi. Nasze prawo do protestu rokrocznie jest łamane przez policję. Słyszymy zarzuty o przeszkadzaniu w niezakazanym zgromadzeniu i długie miesiące czekamy na wyroki uniewinniające sądów. To dlatego stajemy tu przed jedyną funkcjonującą, póki co, instytucją państwa polskiego. Jeśli Hajnówka staje się symbolem braku państwa polskiego, to Sąd Najwyższy jest symbolem, że da się przywrócić jego funkcjonowanie. Jako obywatele RP od kilku lat apelujemy o program Odnowy Polski. Marionetkowy nominat PiSu jest w stanie wygrać w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Pokonać go może nie kandydat partyjny, czy nawet obywatelski. To musi być prezydent odnowy wspólnego państwa polskiego. Program tej prezydentury musi zrodzić się w prawdziwie społecznej debacie, a nie w partyjnej grze kandydatów. To ciągle jest do zrobienia. Myślmy, słuchajmy, nie bądźmy obojętni.